Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami na kanale ląduje kolejna produkcja. Dzisiaj będzie bardzo śmieszkowo, bardzo zręcznościowo, bardzo absurdalnie oraz tylko trochę głupkowato. Z początku byłem średnio nastawiony do tej gry, myślałem, że będzie mało skomplikowana i bardzo prosta, ale początek zachęcił mnie do przysiedzenia na dłużej. Jaki był powód? Humor autorów. Już w intrze widzimy, że jest to dzieło Dana i Garego, a przynajmniej coś, nad czym bardzo się starali. Tak jest to określone w intrze, bardzo luźne podejście deweloperów do swojej własnej produkcji i do graczy. Za to jak w innych grach mamy taką charakterystyczną wiadomość, że jak pojawi się na ekranie ikonka plus napis, to że wtedy robi się jakiś autosave. Tutaj ta produkcja mówi, że autosave nie istnieje, więc powinniśmy odwiedzać toaletę możliwie często. I faktycznie, w kiblu jest wyskrobany napis Save Here i tam właśnie zapisujemy grę. Kiedy wciśnimy tutaj Escape, gra mówi, że właśnie spauzowaliśmy Daryla. Tytuł nawiązujący do klasyków sprzed lat w formie 2D. Nazwa to Super Daryl Deluxe. Ciężko jest na początku jakoś zaszufladkować ten tytuł do jakiejś szuflady growej umieścić. Może lekko jest to beat 'em up, może lekko jest to brawler, czyli walka z całą masą przeciwników na ekranie w bardzo zręcznościowy sposób za pomocą całej masy jakichś umiejętności i kombosów. Ale ktoś, kto w recenzjach steamowych porównał to do South Park, kijek prawdy, ale z bardzo zręcznościową walką, powiedzmy, że miał delikatnie troszeczkę racji. Ten lekko wieśniakowo-głupkowaty humor trzyma się tutaj przez całą grę i jest to jeden z elementów utrzymujących nas przy tej produkcji. Po prostu im dalej brniemy, tym więcej różnych śmiesznych, absurdalnych, zabawnych sytuacji, lokacji, NPC-ów, przeciwników, ale to w sumie tylko jedna z pozytywnych cech tej gry. Zalecana jest tutaj gra na kontrolerze. Po osobistych testach powiem, że można też grać na klawiaturze bez problemu, ale jednak pad, łóżko i telewizor wypada tutaj lekko lepiej. Scenka cenowa dla Super Daryl Deluxe mówi nam tak, 72 zł w dniu robienia materiału oficjalnie na Steamie, oferty na G2 dla tej gry od około 50 zł. Lekko taniej, zobaczymy. Słów kilka może o fabule. Nasza dziewczyna, tak się zdaje przynajmniej po pierwszych filmikach, no i tak, będąc kompletnym wsiokowym przygłupem o dziewiczym wąsiku i okularach, mamy tutaj dziewczynę, która uznaje nas za wspaniałego faceta. Przykro wam leszcze, prawda? Przegrywy. No ale dobra, ona zostaje uprowadzona przez tajemniczych zakapturzeńców, dwoje naszych ludzi zostaje zabitych. Fabuła ma jednak trochę odwrotności. Cofamy się do 1975 roku na początku gry, kiedy byliśmy uczniem szkoły średniej w typowym dla tamtych lat amerykańskim kampusie. Tylko że my jesteśmy trochę jakby zacofani. Jesteśmy takim już wtedy hipsterem, mniej więcej bazowanym na latach 60. I już nas na początku nie tylko nauczyciele, ale też oczywiście współuczniowie pojeżdżają za to, że ubieramy się w ogóle inaczej, zachowujemy się inaczej i tak dalej. Poznajemy innych uczniów, odkrywamy, że nasza szafka na korytarzu będzie miejscem do odblokowań nowych skilli oraz ich ulepszeń. Po krótkiej wstawce początkowej następuje odrobina spokoju. Rozmawiamy sobie z innymi, poznajemy fabułę, postacie, eksplorujemy to, co mamy dostępne, powiedzmy w tej dwuwymiarowej formie, tą część szkoły, którą mamy na początku odblokowaną. Dostajemy dość proste questy główne i poboczne z cyklu znajdź coś, przynieść coś, ale po drodze i fabularnie sporo się dzieje i design lokacji plus przeciwników absolutnie tutaj powala bardzo pozytywnie na kolana. Humor Daryl, tej gry po prostu Super Daryl Deluxe, nie jako naszego bohatera, ale jego też, rozwala kompletnie, kiedy dla przykładu wchodzimy do sali od chemii. Nagle okazuje się, że połowa sali przychodzi w ogóle w inny wymiar świadomości. Po drodze atakują nas jakieś chemiczne fiolki mające swój unikalny lód oraz swój poziom. Czyli powiedzmy każdy przeciwnik dropi tutaj inne rzeczy. Też mamy taką formę jakby bestiariusza, w którym możemy zobaczyć, jakie dziwności w tej szkole spotkaliśmy i jakie przedmioty one na przykład dropią, kiedy je porobimy. Zmienia się oczywiście też muzyka, ale w połowie lokacji znajdujemy niepasujący obiekt. Drzwi do kibla. I co? I nagle jesteśmy w szkolnej łazience, by zapisać i wrócić. Nagły przebłysk świadomości, że to nie jest chyba inny świat, tylko prawdopodobnie zajaraliśmy blanta w szkolnym kiblu i mamy jakieś ostre zwidy. Naprawdę, jeżeli chodzi o design lokacji, pomysł na świat w tej grze, jest to coś wspaniałego. Jest to największa zaleta tej produkcji. Nie wiem, co twórcy brali, robiąc ten tytuł, ale powinni się z tym z nami podzielić. Kiedy wchodzimy na przykład do klasy historycznej, lokacja zmienia się w wielką, ciemną świątynię,
skrzynię z ogromną klepsydrą czasu pośrodku ze świecącym piaskiem, no zaś przejścia po bokach to nagle teleporty w jakieś historyczne miejsca, pól bitew i tak dalej. Spotkamy tutaj całą masę najróżniejszych historycznych postaci, czy też związanych po prostu z dziedzinami nauki, na przykład Chingis Khana albo Beethovena. Klimat tej gierki jest niesamowicie po prostu... zajebisty! Jeżeli ja na tym dość kulturalnym kanale tak mówię, to musi być w tym potężna sprawa. Inną wielką zaletą Super Daryl Deluxe jest oprawa muzyczna. Słyszeliście kiedyś Mozarta w wersji techno? Albo Beethovena w wersji dubstepu? Albo Bacha w formie metalowej? Nie? No to powinniście wpaść do szkoły właśnie w tej grze. Soundtrack jest naprawdę wspaniały, można go kupić osobno. No jako muzyka do posłuchania sobie jadąc do pracy tramwajem na słuchawkach to może nie bardzo, ale jako oprawa dźwiękowa takiej śmieszkowej gierki jak ta jest po prostu idealna. Rzadko z lootu, częściej ze skrzyń oraz prawie na pewno z questów otrzymamy też ekwipunek naszej postaci, więc mamy tutaj delikatne naleciałości RPGa, rozwoju postaci, wyposażania przedmiotów i tak dalej, budowania swojej postaci pod konkretne statystyki, na przykład większe obrażenia, więcej życia, więcej uników, bla bla bla, tego typu sprawy są równie absurdalne jak cały klimat gry, ale też śmiechowe, wykonane z pomysłem. Większość przedmiotów jest naprawdę albo nawiązaniem do jakichś seriali, albo jakichś filmów, albo jakiejś popkultury i tak dalej, i tak dalej. Przykładowo w szkolnej wentylacji, która w sumie stanowi jedną chyba ósmą całej mapy gry, znajdziemy hrabiego, który za wybicie odpowiedniej ilości zbuntowanych nietoperzy da nam swoją pelerynę jako zbroję. Ma fajne staty na początek gry, ale rani nas, kiedy jesteśmy na słońcu, na otwartej lokacji. Elementem rozwijającym naszego bohatera, poza samym ekspem za mordowanie najróżniejszych, naprawdę absurdalnych dziwności w czeluściach tej szkoły, są specjalne textbooki, jaka po prostu książki. Je możemy użyć do odblokowania nowych, śmieszkowych umiejętności lub wymienić na więcej doświadczenia, by ulepszyć te, które aktualnie posiadamy. No ilość skilli jest taka, powiedzmy, w miarę satysfakcjonująca, ale to ma pewną wadę, o której powiem troszeczkę później. Za to animacje i sens używania tych skilli też jest równie absurdalny, naprawdę wspaniały, kiedy odblokujemy sobie kolejne poziomy tych umiejętności. W gierce na początku dość łatwo się też zaciąć. Musimy zrobić dokładnie wszystko tak, jak jest rozpisany scenariusz gry. Ja utknąłem na chwilę w misji Learning About Skills oraz Exploring the School, czyli w sumie sam początek gry. No, tutaj sobie po prostu utknąłem. Muszę obowiązkowo zlevelować sobie umiejętność z pierwszego poziomu na drugiej w mojej szafce szkolnej na korytarzu. Inaczej cała gra nie ruszy się nawet o milimetr dalej. Musimy wykonać wątki fabularne tak po prostu krok po kroku. Twórcy podali w opisie na Steamie, że przejście gry wymaga około 15 godzin. I mogę im w to naprawdę uwierzyć. Dość sporo jest dialogów, czytania. Jeżeli ktoś się nie przepada za czytaniem, no to raczej od tej gry może się troszeczkę odbić, bo jeżeli nie poczytamy, to czasami nie wiemy, gdzie mamy szukać jakiegoś przedmiotu fabularnego. Walka z różnymi potwornościami, jakie tutaj nawiedzają tę szkołę, bywa z jednej strony bardzo zręcznościowa, bo musimy cały czas unikać ciosu, skakać, kłaść się, leczyć się z pokonanych. Z drugiej strony dostępni bossowie są bardzo słabi. Walki z nimi najczęściej opierają się o to, by tylko wklepać im odpowiednią ilość obrażeń i po prostu unikać ich ataków. No, do rogala tym walkom z bossami jest tutaj w tej produkcji troszeczkę daleko. Wady. Czasami trochę budowa wątku fabularnego. Musimy wykonać dokładnie taki krok fabuły, jaki jest zaplanowany, by odblokować kolejne opcje, jak mówiłem, dalsze epizody czy dalsze lokacje, bez kliknięcia tej ulepsz umiejętności. O jeden punkt możemy się po prostu w grze zaciąć. Takich miejsc jest dość sporo. Trochę irytuje to, że jak chcemy pohandlować z jakimś zakapturzonym handlarzem, takim typowym szkolnym dresikiem, wiecie, który chowa twarz pod kapturem, no to musimy znów słuchać całej historii jego życia w dialogach i przeklikiwać kilka dialogów. Bywa to irytujące. Stopień trudności zagadek, zręcznościowych, w połączeniu albo w kontraście z walką, no trochę słabo to wypada, kiedy na trzecim poziomie robimy sobie przeciwnika na ósmym poziomie, ale zręcznościowe łamigłówki, gdzie musimy się szybko dostać w odpowiednim czasie, musimy zrobić prawie co do sekundy. Trochę niewiele przedmiotów oraz skilli jest w tej grze, większość itemów jakie używałem zdobywałem z questów, a nie od handlarzy i
Podobnie praktycznie nic u nich nie kupowałem, bo większość przedmiotów jest słabsza u nich w ofercie niż te, jakie przedmioty dostaniemy z questów. Skille są też źle podzielone. To znaczy, mamy te skille na start, potem mamy skille od 10 poziomu i od 16. To sprawia, że gra dzieli się jakby na trzy fazy ich odblokowania. Przez 2-3 godziny gramy jednymi skillami pierwszymi, potem na przykład przerzucamy się na drugi rząd skille od 10 poziomu i pod koniec gry na trzecią fazę umiejętności. Nie jest to zbyt dobre, bo z czasem te skille się po prostu nudzą. Powinno być ich więcej i powinny być odblokowywane mniej więcej co drugi, trzeci poziom, a nie rzadziej. Finalnie była to bardzo ciekawa przygoda. Super Dark Deluxe zaskakuje przede wszystkim oryginalnością tego świata, wykonaniem, oprawą graficzną, humorem, zabawą, nietypowym podejściem do nawalanki po prostu z potworami w stylu 2D. Kompletnie inny klimat, kompletnie inny pomysł na grę i to się bardzo dobrze udało. Szkoda, że gra zdobyła tylko 30 ocen od swojej premiery w ciągu 12 dni, to nie jest specjalnie dużo, ale ja dorzucę tutaj swoją. Pozytywny lajkacz na Steamie oraz pozytywna wiadomość kuratorska również. 72 zł w okolicy dnia wydania to tak trochę dość sporo za tę produkcję, jeżeli będzie okazja zdobyć ją w wyprzedaży. W mojej ocenie mocno warto, nawet po minus 10-15% ta gra już jest warta zakupu. Na blisko 10 godzin wsiąkłem grając zarówno na klawiaturze, jak i na kontrolerze w łóżku na telewizorze i gra się bardzo dobrze i na klawiaturze, i na padzie. Nie ma problemu. Niektóre gry tego typu zręcznościowe na klawiaturze są dość trudne do ogrania. Tutaj da się przyzwyczaić. Jedyną lekką wadą tej gry, taką faktycznie wadą, jest klasyczny model poszukiwania przedmiotów do questów. Czasami przebiegamy wszystkie lokacje na mapie świata, bo nie mamy kompletnie bladego pojęcia, gdzie może znajdować się item, jaki zażyczył sobie NPC w wątku głównym, plus dodatkowo ten item nie jest w ogóle oznaczony, więc musimy bardzo mocno pamiętać, gdzie, w jakich lokacjach są jakie postacie, mamy do tego oczywiście mapkę z zaznaczeniami, no ale jednak, nawet na logikę nie jesteśmy w stanie czasami przewidzieć, gdzie jakikolwiek przedmiot z questu może być, no więc czasami opiera się to po prostu o nudną eksplorację. Mimo tego, kiedy już popchniemy wątek, mamy przysłowiową bekę z następnych lokacji, z następnych kolejnych NPC, ich rozmów i tego designu świata. Nawet nie śmieszknąłem w jakiejś grze tak mocno jak w tej od dawien dawna. Muszę przyznać, że to była w sumie jedna z najbardziej śmieszkowych, zabawnych przygód, jakie miałem w grach od wielu, wielu miesięcy, więc od siebie pozostawiam tej grze na kanale miniaturkę zieloną. Jest dobrze, z bardzo dużym plusem. Na koniec zostawiam tradycyjnie scenkę końcową, czyli inny materiał z prawej strony, jest to zawsze najnowszy albo poprzedni, a po lewej stronie opcje subskrypcji tego indyczego kanału prezentującego całą masę gierek najróżniejszego typu. Tyle.